Huta zawrze. Załoga walczy o wykonanie planu, o szybsze wytopy, o podniesienie produkcji. Ileż w tej codziennej walce pasjonujących momentów, ile konfliktów, ile trudności. Bohaterowie dnia powszedniego. To oni, hutnicy. To o ich pracy i walce napisała sztukę młoda autorka węgierska Ewa Mann. Zespół teatralny Klubu Fabrycznego Zabrze wystawił ją na swojej scenie. Przyjrzyjmy się tym twarzom. Spawacz Bomski będzie grał rolę młodego inżyniera. Maszynista Zdziech jest jednym z filarów zespołu. Skupień jest formierzem w hucie i na scenie. Dobrze więc zna swoją rolę. Wilczyński pracuje przy żeliwiaku. W sztuce stanie przy piecu Martenowskim. Fragment przedstawienia. Robotnicy dyskutują nowe metody szybkościowych wytopów. To jest załadujem, bo i co to 5 minut? Tyle co nic. Ile razy wolacie, żebym zaczynał, a ja sobie jeszcze stoję, papierosa kurzę i nie śpieszę się, a czas leci. A co to jest, jeżeli tylko 5 minut? W ciągu zmiany tylko 2 razy ładujecie do pieca. To macie 10 minut. Na tydzień 1 godzina. Wiecie ile to jest? Tylko dwa forinty na tydzień. Tak, ale jeżeli w dwóch piecach w Sadowie zaoszczędzą po jednej godzinie tygodniowo, to będziemy mogli wytopić 45 ton, czyli 1,5 porcji tygodniowo więcej. Zrozumiałeś? A niech ich licho porwie. 30 lat można tu było pracować normalnie, aż tu nagle we łbach się im poprzewracało. Zobaczy pan inżynier, że przyjdziemy pewnego poranku na teren huty, a tu piece do góry nogami. Wie pan, kogo mi pan przypomina? Prawdziwego, stuprocentowego Jankiesa. Jest w nich jakaś inklinacja do mistycyzmu rosnących cyfr. 101%, 110%, 120%. Pan też zapala się do tych cyfr. Jest jednak pewna mała różnica. Oni myślą o cyfrach, marzą o dolarach. A dla mnie cyfry to tony wytopionej stali. Stal to więcej traktorów, szyn, maszyn. Maszyny to więcej pociągów, fabryk. Fabryki to więcej ubrań, książek, butów. A to wszystko dla nas, dla ludzi pracy. Po to mnie tu posłała partia. Po to postawiła moja klasa, żebym wszystkimi siłami, wszystkimi możliwościami starał się, żeby nasi ludzie lepiej jedli, lepiej ubierali się, lepiej żyli. A ja, jako naczelny inżynier, nie mogę brać odpowiedzialności za to awanturnicze usprawnienie. To ja ją wezmę na siebie.